formę własną, przerzucić się na zewnątrz, wyrazić się. Niech kształt mój rodzi się ze mnie, niech nie będzie zrobiony mi, pisał Gombrowicz, odczuwając nieautentyczność świata, grę pozorów, stereotypowość i schematyczność, buntując się przeciwko formie. Owa forma okazała się być ponadczasowa, a jej obecność często spontaniczna. Na przekór formie, niech gęba gębie daje gębę, wyszedł również teatr Art Express, wzorując się na gombrowiczowskim absurdzie. A oto fragment recenzji spektaklu Dzień Belfra, opublikowanej na łamach gazetki Suflet. Ferwydurkę to impresjonizm, kołyska najczystszego teatru, pretekst do poszukiwań i wielka dowolność. Art Express nie nadużył owej wolności, wykorzystał ją w przemyślany, spójny sposób. Nieobecność rekwizytów czy scenografii całkowicie oczyszcza przestrzeń i pozostawia nas sam na sam z ludźmi, z ich zachowaniami, z machiną szkoły i konwencji. Na uwagę zasługuje aktorska zabawa i zniekształcenie wszelkich brzmień. Podobnie wprowadzenie sztuki w zastępy publiczności, co wywołało niemałe poruszenie i przypomniało, jak blisko potrafi być forma. Zapraszamy zatem na sztukę Dzień Belfra, mając nadzieję, że nie przestaną Państwo szukać istniejącej autentyczności, zrzuciwszy uprzednio maskę. Miłego odbioru. Natalia bije bez wątek, którą raz z rodziną ubezpieczył, nie pamiętając i cip. Klusek. Kluski, czyli kombinacja mąki, jaj i wody. Klusek.
czyli wyższa istota kluska. Sam najwyższy klusek. Ręka. Palce u ręki. Pięć palców. Mój palec. Ja. Ja noga. Ja ucho. Moje ucho. Palec głowa. Ty psie. Ty kupo mięsa. Ja też jestem kupą mięsa. Mnie nie ma w ogóle. Analiza. Synteza. Analiza. Synteza. Analiza. Synteza. Analiza. Synteza. Analiza. Synteza. Młodzież męska niewinna jest. Młodzież męska. Młodzież niewinna. Niewinna młodzież. Młodzież męska. Młodzież męska. Młodzież niewinna.